Nad Klikową wciąż śmierdzi. Składowisko śmieci to temat, który od lat spędza sen z powiek mieszkańcom tego osiedla. Powstał nawet specjalny komitet mieszkańców Klikowej, który o pomoc poprosił radnego Dziesielczyka. Ten zainteresował się sprawą i z dowodami udał się do prokuratury, by ta sprawdziła, co dzieje się na terenie składowiska odpadów. Te zdjęcia, zdaniem tego komitetu społecznego mieszkańców Klikowej, one wskazują na kilka przynajmniej nieprawidłowości. Kompetentną tutaj instytucją jest marszałek województwa, a nie my, który może ograniczyć czy też zamknąć, z tego co mi wiadomo, tego typu składowisko. Oczywiście można powiedzieć, że z dnia na dzień tego się nie da zrobić, co jest prawdą, ale albo pójdziemy w kierunku bardzo takiej rygorystycznej kontroli odpadów, które są przywożone, no bo jeżeli nam ze Śląska przywożą odpady, które, jak się okazuje, zdaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska nie powinny się znaleźć na tym składowisku, no to należałoby się zastanowić nawet nad zamknięciem tego składowiska. Po udanej kontroli małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska oświadczył, że stwierdzono dużą uciążliwość zapachową w odległości 600 metrów w linii prostej od składowiska na wysokości zabudowań mieszkalnych. Kontrolujący stwierdził też, że prowadzona gospodarka odpadami na terenie składowiska jest niezgodna z przepisami. Jednak taką kontrolę udało się przeprowadzić tylko raz. I w zasadzie, jak mówi Marek Dziesielczyk, nie wiadomo, co znajduje się wśród zwożonych do Klikowej odpadów. Teren ten jest ogrodzony i zabezpieczony, a transporty odpadów wjeżdżają tam wtedy, kiedy inspektor nie przyjedzie na kontrolę. Jak się zawiadamia inspektorat, to albo sekretarka odpowiada, albo już jest za późno po prostu. Teraz o godzinie 9 rano udało się to stwierdzić. To był jakiś dziwny zbieg okoliczności. Natomiast zdaniem mieszkańców Klikowej te najbardziej uciążliwe odpady są składowane niestety wieczorem. No i oczywiście skutki tego są odczuwalne głównie na wiosnę i w lecie. Marek Dziesielczyk, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, napisał też, że chciałby, aby sprawą zajęło się również CBA. W piśmie nadmienia również, że dobrze by było, gdyby minister środowiska wraz z prezydentem Tarnowa podjęli odpowiednie kroki, które pozwoliłyby zamknąć całkowicie to składowisko odpadów. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.